Okej, okay, królowa synchronizacji to ja. Okej, okay, dobra, bo to nie jest takie proste. Z tej strony jestem w plątaninie wszystkiego. Nazywam się Zuzanka Zofia. Jej, jak mi głos drży. Mam bardzo dziwną, podskakującą grzywkę. Jest dzisiaj piękny, niedzielny poranek. I przeczytam pewien tekst. List do świata. Nie. List do... Sama nie wiem do kogo. Nosi tytuł O koniu, który wciąż skręca. Chakram. Tak nazywał się ten koń. Miał skórę czarną jak niebo w nocy i pachniał sianem. To był środek lipca, półkolonia konna. Miała mniej więcej niż 10 lat i słońce prażyło tak mocno, że wszędzie musieliśmy nosić kapelusze z wielkimi rondami. Ćwiczyliśmy wewnątrz czerwono-żółtego okrągłego namiotu. Wyglądał zupełnie jak ten cyrkowy. Kochałam wyobrażać w nim sobie smukłe dziewczynki na niebieskich trapezach i klaunów z umalowanymi twarzami. Mieliśmy jechać w kółko po wydeptanej ścieżce, a pod kopytami koni był żółtawy, brudny już piach. Tego dnia, gdy przyszła pora jazdy, przyprowadzono mi Chakrama. Miał złoty błysk w oku, jakby iskierkę, i zdawało mi się, że uśmiecha się do mnie półgębkiem i śmieje mi się w twarz. Namiot był pełen koni, a powietrze pełne sapania i poskakiwania, posinierzonych pupek i niepewnych łydek. A panie wciąż krzyczały łyda! I każdy bał się zrobić łydę, bo przecież konie były zupełnie żywe. Właśnie wtedy się zaczęło. Jechaliśmy sobie spokojnie z tempem, jakby nigdy nic. I nagle Chakram zaczął skręcać. Rwie jak szalony głową do samego środka namiotu. Niesie mnie przed siebie w pędzie. Ratunku! Ratunku! Krzyczę. Uff, po chwili instruktorka nareszcie naprowadza mnie na trakt. Och, ale nie na długo. Po kilku krokach ten wariat Chakram znowu ciągnie do środka. Ciągnij go! Ciągnij! Wrzeszczy pani. Ręce mi drżą. Czuję pot na wewnętrznej stronie ręki. Robi się lepka i przykleja mi się do wodzy. Zaciskam zęby i zaczynam ciągnąć lewą wodzę do siebie. Chakram prycha. Czuję zapach skórzanego siodła, siana i końskiego ciała. Ciągnę, ale zbyt lekko, żeby Chakram, ten szaleniec, się tym przejął. Kłusuję dalej przed siebie, jakby nigdy nic. Wdziera się między inne konie. Wszędzie piski i zamęt. W końcu nadbiega pomoc i trafiam z powrotem na trakt. Ale nie na długo. Nie jedziemy dłużej niż minutę, bo zaraz Chakram znów ciągnie nas do środka. Powstrzymuję łzy. Czuję pot pod kolanami, na czole, pod pachami. Zaciskam zęby tak, że na czole nadbrzmiewa mi żyła. Zaczynam ciągnąć. Tym razem mocniej. Lewą wodzę trzymam silniej. Zaczynamy się siłować. Opieram się przez dłuższą chwilę, ale znowu okazuje się za słaba. Po chwili puszczam, a Chakram znowu biegnie tam, gdzie mu się tylko podoba. Instruktorka naprowadza mnie na trak. Na trakt. Po chwili Chakram znów ciągnie do środka. Nie daje mu rady. Pani naprowadza mnie na trakt? Chakram skręca. Znów ciągnę z całej siły i znów mi się nie udaje. Wracamy na ścieżkę. Mam ochotę stąd uciec. Chakram znowu skręca, a mi się chce płakać. Ciągnij go, słyszę. Gwar, śmiechy innych jeźdźców, bzyk pszczół i szum trawy na zewnątrz. Bicie mojego serca, które zaczynam czuć w dłoniach, nogach, skroniach. Ostatni raz, myślę. Ostatni przeklęty raz. Łapię za lewą wodzę. Czuję powiew wiatru na twarzy. Zaciskam zęby i ciągnę. Jeśli puszczę teraz, puszczę na zawsze. Siłujemy się. Wszyscy patrzą na mnie z pobłażaniem. Wiemy już, jaki będzie finał. Nie, nie macie pojęcia, jak to się skończy. Pot, ból ręki. Ciągnę, ciągnę, ciągnę. I wtedy wydarza się cud. Chakram przestaje przejść do przodu, i daje się prowadzić mojej wodze. Wracam na trakt. Po chwili Chakram znów skręca, ale i tym razem mu się opieram. I po chwili naprowadzam go na trakt. Dzieje się tak jeszcze kilka razy, póki moje ręce nie stają się pewne i silne. Póki nie trzymam wodzy mocno. Pot leje się ze mnie, gdy biegnę odłożyć toczek. Odstawiam go na półkę i już chcę wychodzić z siodlarni, gdy nagle słyszę czyjeś kroki. Odwracam się i widzę instruktorkę. Ostre oczy, śniera skórę, twarde ręce. Nigdy nie widziałam na jej twarzy uśmiechu. Aż do teraz. Stoi w drzwiach śmiejąc się. Czego ona ode mnie chce? Wiesz co, Zuza? Wiesz, czemu ten Chakram robił taki cyrk? Kręcę głową. Zadaję sobie to pytanie od godziny. Dla ciebie. Patrzę na nią z niedowierzaniem. Co ona bredzi? Kiwa głową. Widzisz, to nie tak, że on chciał cię wkurzyć.
On wyczuł, że brakuje ci siły i zdecydowania, więc ci ją dał. Idę po rozgrzanej trawie w zamyśleniu. On ci ją dał. Dał mi sytuację, w której musiałam nauczyć się siły albo zginąć. Nauczył mnie siły. Z pozoru wariat, tak naprawdę nauczyciel. Wiele lat później, myśląc o tym zdarzeniu, poznaję twarz losu. Z pozoru wariat, tak naprawdę nauczyciel. Los, życie, świat. Naprawdę wierzę, że mają mnie i nas wszystkich w swojej opiece. Tak jak czakram prowadził mnie tamtego dnia. Te kłody pod nogami, ten ból. Nie, to nie żaden przypadek. Tego letniego dnia czakram objawił mi prawdę o świecie. Żaden problem nie uderza we mnie bez powodu. Wszystko jest tutaj, żeby coś mi dać. Problem to tylko wstążeczka, którą obwiązany jest prezent. Siła, współczucie, dobroć, miłość, spokój. Trzeba ją tylko rozsupłać i wziąć to, co w środku. To ciężkie i żmudne. Wiele razy życie nic sobie nie robi z moich wiotkich rąk. Ale pewnego dnia nauczę się prowadzić konia. Zrozumiem coś ważnego. Potem przyjdzie czas na kolejne problemy i mimo, że będą wydawać mi się bolesnymi kaprysami losu, wiem, że tak naprawdę są lekcjami. Dziś, gdy życie wali mi się na głowę, znów słyszę słowa instruktorki, które wypowiedziała do mnie tamtego dnia. Z pozoru prostej kobiety, a tak naprawdę szamanki, która pojęła już tą tajemnicę. Widzisz, to nie tak, że on chciał cię wkurzyć. On wyczuł, że brakuje ci siły i zdecydowania, więc ci ją dał. On mi ją dał. Z pozoru wariat, tak naprawdę nauczyciel. Dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali tego. Mam nadzieję, że coś poruszył was ten tekst. Trzymajcie się mocno, bo wszystko jest ciężkie, ale myślę, że los to jest z pozoru wariat, a tak naprawdę nauczyciel. Więc wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Suzanka Zofia was żegnam.